Kałże, witajcie tu znowu, Ryfek. Witam Was w tym odcinku z Gry Papers. Please, my sobie do gry wracamy. Eee, na czym skończyliśmy? Na tym, że nam syn narysował chyba jakiś rysunek kredkami, którym kupiliśmy. Koniec sankcji. Imporu już po wszystkim, co się stało. A no to, że nikogo nie wpuszczaliśmy z imporu pewnie eee, i dlatego nam sankcje znieśli. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Czy się nagrywa ładnie w ogóle? Powinno, dobrze. Ojej, bohater Arstoki, tata. Ale słodkie. Cieszę się, że mu, że mu kupiłem te kredki. Serio. Ojej, ktoś do nas idzie, zaraz się przekonam to. Ojej, bohater Arstoki. Ar Arstoki, ona nie umie pisać dobrze. Arstocki. <coughs> witam pana. Jest za wcześnie na takie przechadzki. Zapach tego posterunku przyprawia mnie o mdłości. Co to za wisi w Waszym miejscu pracy? Na ścianach mogą znajdować się tylko oficjalne tablice. Wasza wypłata zostanie obcięta za, tanie, za to naruszenie pod koło. To się więcej nie przydarzy. Przynajmniej wasza widoczność nie jest tragiczna. Utrzymane upomnienia 7, nie pozwólcie, by spadła. Za dostateczność. Ale do rzeczy. Niedługo zjawi się tu moja przyjaciółka. Wpuśćcie ją. Nazywa się Pierowska. Nie chcę, żeby ktokolwiek robił jej problemy. niech żyje arsortka. Szejpierowska? Coś w tym stylu? Szejpierowska. Szejpierowska albo szzejpiersowska, coś... To jest, jakoś tak. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie zapomnę szejpieroska, dobrze. E, Inspektorze, impor wycofał się ze swojej błędnej polityki. Obywatele imporu mogą teraz przekraczać naszą granicę. Szef wydziału operacyjnego ze, wschodniej, ze wschodniego Greslin znów złoży Wam wizytę. Szef wydziału operacyjnego ze Wschodniego Greslin. To chyba był ten gościu. Niech żyje Stoczka Poszukiwani, koniec sankcji imporu, już nie dają nie pokazują jak używać broni. Raczej sobie dam radę. No dobrze, kluczyk sobie tu schowamy. Księgę oczywiście, jak zawsze, wyjmujemy. E, tylko sobie muszę na szczucie przypomnieć: Cudzoziemcy muszą mieć kartę identyfikacyjną. Nic nowego chyba nie ma. Dobrze, e, także prosimy pierwszą osobę. A ja wam przypominam, jak lubicie serię z papers, please. I Dziadziusia, to możecie zostawić łapkę w górę. Dokumenty od pani, proszę. E, pani nie jest raczej podobna. Przyjeżdżam, by dołączyć do męża, czyli imigracja, ale pani ma nieważny, niestety, e, um, <laughs> Niestety ma Pani nieważną zgodę na wjazd, także Pani z szybciochem odmawiamy, takie osoby lubię, rachciach i wszystko zrobione. Prosimy kolejną osobę. O, jest gościu z zakonu, dokumenty proszę. Nie sprawdzimy, jak ona się nazywa. Zabójca z Antegry jest w drodze, jego celem jest agent zakonu w Musi musicie go powstrzymać, nazywa się Khaled Istom, miejcie to w pamięci. Ja z Wami nie współpracuję. Nie współpracuję z wami. E, Szal coś tam, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale muszę pamiętać na te imiona, bo jeszcze kurczę, nie To nie ona jest. Odwiedzam moich krewnych. E, nadwaga. Pani jest nadwaga? No niby tak. E, nie do tego gościa nie jest pani e, podobna. E, ale ile? Kilka tygodni, dwa tygodnie, dobrze. To się zgadza, to jest ważne, to jest nieważne proszę pani, także już koniec. Ten dokument utracił ważność, proszę pani. Kolejna pani ma za dużo na głowie, wszystkie panie mają w tej grze za dużo na głowie, ja nie rozumiem dlaczego Pan nie jest raczej podobny do nikogo Cel waszej podróży, tranzyt przez terytorium Astoczki? kilka tygodni, pasuje um, Pan jest podobny do siebie, trójkąt włosów nad czołem, co? To jest to? Okej okay. Niech tak będzie, 87 kg, 187 cm wzrostu, fuck nie widzę tych linii, 187 no Dobrze, chyba jest ok. Nie wiem, w razie czego sprawdzę pana. E, dane zgodne to jest ważne. To jest ważne, to jest ważne. Numer się też zgadza, z tego co ja widzę. Imię się też zgadza. E, także wszystko jest chyba ok. Pan nie jest tym. E, Great Rapid jest coś takiego. E, dobrze, puszczamy pana, proszę bardzo. Nie sprawdziłem tylko, czy pan nie jest czasem kobietą. Ale mam nadzieję, że nie. Nie, nie, nie okazał się pan kobietą. Wszystko jest ok. Szael, coś tam. Eee, cel waszej podróży to będzie świetny materiał, legitymacja międzynarodowa, ciężko powiedzieć, może kilka dni, może kilka tygodni, a, a no dobrze, ale nie ma pan zgody na wjazd, proszę pana, i bez tego pana nie wpuszczę. Jestem reporterem i mam prawo przykryć więc wbijcie mi wizę w paszport. No niestety, proszę pana, właśnie, ta legitymacja nic nie znaczy i... Niestety nie mogę nic zrobić, żeby panu pomóc, a wezmę sobie to tu zaczepię. Za Dokumenty proszę. Ojej, oj, robotnik, nienawidzę robotników, mam tutaj pracę. Długość pobytu. Zostanę tu na rok. Jest nadal nie sprawdziłem imienia. Praca rok, dobrze zgadza się, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. W coś tam? To się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, dobrze. Krótkie jasne włosy, no to się też zgadza, 65 kg, 176 cm wzrostu, to się też powinno zgadzać wszystko. Sprawdźmy sobie teraz numery, czy się zgadzają. Numery się również zgadzają, wszystko się zgadza jak na razie. Krótkie jasne włosy, pan nie jest raczej na liście poszukiwanych, nie, nie jest pan. Tylko teraz pieczęcie, czy się zgadzają. Ta pieczęć się nie zgadza. Aha, widzicie. Um. Dane zgodne, what? Nie ma takiej pieczęci u mnie na tej ściągawce. Kurczę, to zmienili. Dobrze. E, także ja pana wpuszczam, jeśli pieczęć jest zgodna. E, niestety ja takiej pieczęci nie mam na tej e, na tym zdjęciu odwiedza, Nie wiem, może tam została zaktualizowana gracz coś. O super. Płeć. No oczywiście płci nie sprawdziłem jak zwykle. E, cel waszej podróży kogoś odwiedzam, długość pobytu. E, kilka miesięcy. Dwa miesiące odwiedziny zgadza się. E, pan nie jest poszukiwany. Um, Caravello, to jest zgodne, to jest też z tego co ja widzę pasujące. To jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Great Rapid jest, pan jest podobny, tylko tego i rokezika. brakuje, 67 kg, 167 cm wzrostu. Również się wszystko zgadza, jak dla mnie wszystko jest ok, dane zgodne. Eee, Przepuszczam pana. Sprawujcie się, dobrze, prosimy kolejnego petenta. No kurde, szkoda, że nie sprawdziłem tej płci, no. Ale ojej, ten, ten rysunek mojego syna jest świetny. Cel waszej podróży. Przejeżdżam z wizytą. Dobrze, odwiedziny. 30 dni pasuje. To jest ważne, to jest ważne. Jeszcze 3 dni, ale ważne. I są halet jakiś, Halet istom. Eee, no, nic ciekawego raczej. Wszystko jest chyba okej. Okay. Autogruz. 74 kg, 180 cm wzrostu pasuje, ale jeszcze w razie czego sprawdzę. Eee, pieczęć się zgadza. Numer identyfikacyjny się również zgadza. Dobrze, wpuszczam pana. Coś zawsze, coś za szybko to idzie. Mi się wydaje, jakbym czegoś u nich nie sprawdzał, ale jest ok. Dokumenty od pani, proszę. Pani jest od nas, dobrze. 31 pierwszy, 17 zgadza się, 164 cm. No nie wiem, jak te włosy mam liczyć. Natomiast pani jest troszkę cięższa. Wykryto niezgodność, proszę pani. Mamy przeszukanie, e, to jest wszystko ważne, oczywiście. Pani jest taka sama na tych zdjęciach praktycznie, w inną stronę, tylko jest obrócona. Dobrze, tylko sprawdźmy czy pani nie ma czasem kontrabandy ze sobą. Ohoho, o, o, pani by się wysadziła. Popełniliście błąd. Znaczy, ona nie może się wysadzić na przykład teraz? To, to mnie właśnie ciekawi, trochę bym się bał. Przecież ona, jak byk, ma ładunek wybuchowy na plecach. Nadal nie sprawdzam imion. Szael coś tam, powinien sprawdzać dokumenty, proszę. 63 kg, 77 cm. nie jest taka trochę niższa, nie wiem jak te włosy mam e, liczyć. Dobrze, zgodne dane. Imię się zgadza. E, to jest ważne, wschodnie Grestin, nie jest coś takiego. Pani na zdjęciach jest taka sama. E, nie jest podobna jak jakaś tam... Poszukiwana, także proszę bardzo. Niech żyje Arstoczka. Szael, coś tam, Szael, coś tam. Kurczę, nadal dalej nie było, się trochę martwię, że mnie przepuściłem. Eee, Erikson, Johan. No, eee, te same zdjęcia, raczej Paradizna. Eee, 824. to się zgadza. 72, o, właśnie, proszę pana. Pan chyba przytył trochę. 185 cm, jeszcze muszę sprawdzić, sprawdzić mu wzrost. Nie sprawdziłem mu wzrostu. Jeszcze raz to imię sprawdzę. Wszystko jest ok, dobrze. Teraz zdjęcie szybciej, szybciej, ok, dawaj. Oho, um, no, proszę pana, e, ma pan kontrabandę. Um, ale, o tak. Granaty na plecach pan nosi, no dobrze. Popełniliście błąd. Ale ja wiem, proszę pana. Jak na razie nie idzie jakoś źle. Prosimy kolejną osobę. Nie wiem, ta szal coś tam, nadal jej nie widziałem i się martwię. Ten, ten może jest szal, nie wiem. 79 kilo, no ja od razu z automatu ich sprawdzam i oni wszyscy mają złą wagę. Co to jest w ogóle? Paradizna Anet, William, Annet, William. Wszystko się zgadza. Urodziny się zgadzają. Czy też będziesz miał kontrabandę? Ludzie, co jest z wami? Przychodzicie trzech z rzędu i wszyscy. Naprawdę to widać? <laughs> no, no widać. Trzech z rzędu przychodzi i wszyscy mają kontrabandę. O co chodzi? Ale wszyscy przynajmniej są zatrzymani. Zatrzymani to przynajmniej dostaję większą ilość asy i nie wpuściłem tej szale. Się martwię teraz. Niezbyt nie dozwolone dekoracje ścienne. Ile za to kara? Jezu, 20 aż co. Ojej, ale dużo. Mm. Zimno im, dobrze, dajemy ogrzewanie, ale nie jedzenie. No ale wychodzimy na plus, mimo tej kary, ale ta kara jest strasznie duża. Jak on będzie mi codziennie przychodził, to masakra, ale i tak wolę. To, bo Ja będę trzymał obrazek syna, niech spada. Eee, Antegryjski informator wpuszczony do arstoczki. Ryzykujemy złość sąsiadów. Anteg... Antegryjski informator wpuszczony do arstoczki, to coś złego zrobiłem? Nie wiem, możliwe. Trochę się martwię. 13 grudnia. Nikt do mnie nie idzie, właśnie jak ten gościu będzie szedł, to po prostu będę to zdejmował ze ściany i kładł na, wiecie. Wprowadzono specjalny program azylu politycznego. Poszukujący azylu muszą mieć przy sobie ważne przyznanie azylu? A, czyli jak ktoś będzie imigrował im, e, do Arstoszki, Okej. Okay. Petenci dysponujący decyzją nie, potrzeb nie potrzebują zgody na wjazd, ani karty informacyjnej. Ja nie mogę, ale tych rzeczy. Dobrze. Jak ktoś będzie chciał imigrować, musi mieć ze sobą przyznanie azylu... Paszport i nic więcej. Zgody na wjazd ani karty informacyjne mieć nie musi. No dobrze. Lista poszukiwanych. Jeszcze raz, jak się nazywa? Karta informacyjna. E, Tłum, nie, karta informacyjna to jest przyznanie azylu. Dobrze. Ale to jak ktoś chce imigrować, tak? Poszukujący azylu, no to to imigracja jest chyba. Mamy listę poszukiwanych. E, wyjmę sobie oczywiście nasze podstawowe zasady. E, Kluczy chowam tu, jakby ktoś mnie chciał wysadzić. I prosimy kolejnego petenta. Ja się trochę martwię, nie wiem jak to będzie wyglądać. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży. Jestem tu przejazdem. Fuck nie tak chciałem. 14 dni tranzyt pasuje, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Pani nie jest podobna raczej. Chociaż taka, taka, no brak powiązań, dobrze. Ehm, kobieta. E, to się zgadza. 55 kg 183 cm. tym pani jest niższa, chyba, że to włosy się liczą. Zgodne dane oczywiście ehm, Numer się zgadza. Imię się. Zgadza. Dobrze, długie włosy to są, tak? No, według gry to są długie. Eee, chyba wszystko jest ok. Panią wpuszczam. Nie sprawdziłem tylko regionu, ale od początku chyba gry... Od tych pierwszych dni nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał regułę zły. Eee... No nie. Przecież to jest niemożliwe! Dopiero co o tym mówiłem. Odciski zgadzają się raczej. Z tym też się zgadzają. Dobrze. 169 cm to się powinno zgadzać. 65 kg to jest ważne. To jest również ważne. Pani jest podobna. Antegria. Antegria, a że tu, dobrze. Imię tylko chcę sprawdzić. Dane zgodne i numer chcę sprawdzić. Dane zgodne. Dobrze. Estema Ramero to też się zgadza. Ale. Mam nadzieję, że tutaj sprawy mają się lepiej. To jest niemożliwe. No, po prostu. Od chyba jakiegoś, nie wiem, drugiego odcinka się nie zdarzało, żeby ktoś miał złą. E, Tam widzę pełnomocnictwo dyplomatyczne. Wezwałem je na spotkanie dyplomatyczne. No dobrze, sprawdzimy, przy pani. E, czy wszystko jest ok? Nie, to jest ważne. E, numer się zgadza. To się. O, nie zgadza imię się. Ostatnio zmieniły się moje dane. No to ja proszę o odcisk palców od pani. No, niby są, ale nie ma pani tych pseudonimów znajomych. Wykryto niezgodność. Hę. Aresztujemy dyplomatę? O, to jest ciekawe. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na historię, czy. No, nie wiem, z... zastanawiam się bardzo. Wydawało mi się, że ci, co mają pełnomocnictwo dyplomatyczne, zawsze są wpuszczani. Ale się okazuje, że nie. Mm, ojej, czerwona pieczęć. Co? Przybicie mi czerwoną pieczęć. Mówię poważnie. Mam lepszą ofertę pracy w Imporze. Czerwona, pisze, nie będę mógł zerwać kontakt wartościowego. 10 kredytów dla Was. Eee, dobrze, mi pasuje. Dzięki. E, dostanę jedno upomnienie, natomiast e, jedno upomnienie to jeszcze mogłem dostać. E, ostatnie ostrzeżenie, także luzik. Cel Waszej podróży. Wezwany mnie na spotkanie dyplomatyczne. Kolejny pan dyplomata jest y, u nas. Imię się zgadza, numer się też zgadza. Arstoczka, e, dobrze, możesz lecieć do Arstoczki. To jest nieważne, przy pana. E, także... Jak dla mnie to powinien za to pan zostać zatrzymany. No, do, trudno się mówi. Za podrabianie... Mm, a nie, to jest... Przepraszam, to nie jest... Pełnomocnictwo to był tylko paszport, czyli za tam nieważny paszport odsyłamy. Nikogo nie zatrzymujemy, dobrze. Um, mam tylko paszport, ale posłuchajcie mnie. O nie, nie wpuszczę pana. Nie mam wiele czasu, muszę się dzisiaj śpieszyć, proszę zacznijcie z dobrymi papierami. Mój rodzinny skarb. Całkiem... Całkowicie cyfrowy. Jezus. O mój Boże, dostanę karę. Natomiast Pan się wydawał bardzo miły, dlatego i tak wyjdę na plus. Ale pan się wydawał miły, także no, no, no chciałem go wpuścić. Przejeżdżam przez wasz kraj tranzy. Dobrze, zgadza się kilka tygodni, dwa tygodnie się zgadza. To jest ważne, to jest również ważne, to jest również ważne. Pan nie jest podobny do żadnego załoczyńcy NKOM e, 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 imię sprawdzimy sobie, imię się zgadza, numer się zgadza. Krótkie, proste włosy. Też się raczej zgadza, 80 kg, 170 cm wzrostu jak byk. Dobrze, chyba jak dla mnie wszystko się zgadza. E, Nkio, czy jest coś takiego w imporu? Nkio, jest, dobrze. Eee, proszę bardzo, witamy w warsztatce. Sprawujcie się dobrze, ale więcej kart, już dzisiaj bym nie chciał dostać, mimo wszystko. Bo sądzę, że następne kary już będą coraz większe i że 10 na przykład, a nie 5. Cel waszej podróży? Praca, dobrze. Eee, pro, rok, natomiast eee, nie ma pan zezwolenia. Coś tam się strzela. Okej, okay. zastrzeliłem go. Właśnie widziałem, że ktoś tam się strzelał i się trochę obsrałem. No super, dzień pracy został skrócony, jak zwykle. Z powodu ataku terrorystycznego. Waszyn choruje i potrzebuje leku. Wasza siostra została zaaresztowana i młoda córka potrzebuje domu. Boże. Ile to jest tych rzeczy teraz? Nic nie dostałem pensji, jeszcze dostałem karę, przynajmniej te łapówki coś mi dały. Nie dajemy ogrzewania, oczywiście, bo dawaliśmy premia za celne oko, przynajmniej wleciała. Bylibyśmy na zero, jak nie siostrzenica i siostrzenica, pewnie będzie nas kosztować. Ale no, nie mogę jej zostawić przecież. No nie ma szans. Jak mój synuś kochany mi narysował jakiś tam ładny rysunek siostrzenicy, własnej siostry bym nie pomógł. Nie, siostrę kocham, siostrzenicę też, także e, ja, ja bardzo. Z otwartymi rękami witam Cię moja siostrzenica, nie wiem jak nadzieję będę mówił, ale niech będzie, może mi coś narysujesz. No wychodzimy na minus 40 dolców, dosyć sporo, ale nadal mamy dużo kasy i nadal się z tym czuję dobrze, mimo wszystko. Chyba wszystko jest ogarnięte, jedzenie jest, bez głód, ogrzewanie nie włączamy dobrze, jest, jest ok Leki synowi oczywiście, że dajemy, za ten rysunek to go wiecznie będziemy normalnie finansować. E, tu oczywiście przewijam. Eee, wchodzimy do menu głównego. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym. Już jutro, trzymajcie się i cześć.